istnieje taka przypowieść, opowieść środowiskowa o dwóch policjantach, dobrym i złym. Jeden jest ten, co pociesza i stara się po dobroci wyciągnąć informacje, a ten zły straszy. I troszeczkę jest taka sytuacja z architekturą w Poznaniu. Dotychczas był jeden policjant, zły policjant, taka zła ikona miasta, czyli zamek Przemysła, który górował nad miastem, który budził bardzo wiele zasłużonych zresztą kontrowersji. Teraz pojawił się ten dobry policjant, czyli biurowiec Bałtyk przy rondzie Kaponiera w centralnym punkcie miasta. Budynek został zaprojektowany przez znaną holenderską, właściwie słynną nawet holenderską pracownię MVRDV, znaną z wielu takich bardzo ikonicznych realizacji, głównie w Holandii, ale nie tylko. Obejrzeć go można na rondzie Kaponiera, centralnym punkcie Poznania i jest to rzeczywiście realizacja zupełnie niezwykła. Jeżeli ktoś z Państwa by chciał obejrzeć ją osobiście, to proponuję przeznaczyć na to co najmniej z pół godziny i koniecznie obejść budynek ze wszystkich stron, ale nie przy samym budynku, oddalić się na drugą stronę ronda, pospacerować wzdłuż pasów, ponieważ ten budynek z każdej strony jest zupełnie inny. Jest tak, ma niezwykłą, zmieniającą się jak kameleon architekturę, że wręcz zaskakuje. Z jednej strony jest przesadzisty jak piramida, z drugiej smukły jak jakaś tancerka. Tu dopiero widać fach naprawdę profesjonalnych architektów, no słynnych zresztą z dobrej architektury Holendrów. To jest pierwsza realizacja, biurowiec, nieczęsto biurowce trafiają do naszego finału, także cieszę się, że się pojawił, cieszę się, że z Poznania, bo Poznań, tak jak mówię, cierpiał na razie na tylko tego złego policjanta, ikonę architektoniczną, teraz wreszcie mieszkańcy mogą się cieszyć, że mają coś naprawdę pięknego.